Dzień dobry Państwu. Zebrałem tutaj Państwa dzisiaj, poprosiłem Państwa o przybycie, mając na uwadze jeden głównie temat, proszę Państwa, czyli temat Centrum Kultury i jego dalszego remontu. Już na pewno wszyscy z Państwa wiedzą, że w piątek było otwarcie ofert na ostatni etap remontu Centrum Kultury. I to, proszę Państwa, jest informacja, którą należy przekazać wszystkim mieszkańcom. Najtańsza oferta opiewa na 12 milionów 800 tysięcy. My mieliśmy na to w budżecie, proszę Państwa, 7 milionów 600. 7 milionów 600. Brakuje w tej chwili ponad 5 milionów złotych, żeby dokończyć tę inwestycję. I proszę Państwa, poprosiłem tutaj swoich urzędników, żeby mi podsumowali łączny koszt tego remontu przy założeniu, że przyjmiemy tę tańszą ofertę, że Państwo radni się zgodzą kontynuować to zadanie i po prostu przeznaczą dalsze środki w budżecie na ten cel. I proszę Państwa, mam tutaj tabelkę, takie zestawienie kosztów i najciekawsza jest ta pozycja tu na samym dole. Na samym dole kwota na dzisiaj. Jeszcze raz mówię, przy założeniu, że weźmiemy tę ofertę za 12 800, 33 miliony 184 tysiące. 33 miliony 184 tysiące złotych. Proszę Państwa, wymaga to kilku słów komentarza. Ja od początku jeszcze w Radzie mówiłem, że ta inwestycja jest niedoszacowana, że absolutnie nie ma żadnych możliwości, żeby ona zamknęła się kwotą 12 milionów złotych. Stało się, jak przewidywałem. Mam z tego małą satysfakcję, bo niestety ta moja satysfakcja dzisiaj wiąże się z większymi wydatkami nas wszystkich, mieszkańców, z budżetu miasta. Więc wolałbym się, proszę Państwa, pomylić, ale się nie pomyliłem. Zamiast 12 milionów mamy 33 miliony złotych. Co to, proszę Państwa, oznacza? Oznacza to, że będziemy mieli potężny kłopot z realizacją innych zadań. Potężny kłopot z innymi inwestycjami, z innymi zadaniami. Będziemy musieli ograniczyć prawdopodobnie inwestycje na przyszłe lata tak, jaka będzie konieczność. A konieczność spowodowana faktem dokończenia tego remontu. Powiem Państwu tak. Czy można tego nie kontynuować? No według mnie nie. Wydaje mi się, że chciał, nie chciał, musimy ten remont skończyć. Ale też pozwolę sobie tutaj na taki komentarz, czy odniesienie się do komentarza, który przeczytałem na jednym z naszych portali. Tę operację trzeba dokończyć, ktoś napisał, bo pacjent jest już na stole. Żeby Państwo zgromadzeni tu dziennikarze i żeby mieszkańcy wiedzieli, tym pacjentem nie jest Centrum Kultury. Tym pacjentem jesteśmy my. My wszyscy. Ta operacja się odbywa na organizmie miasta. Ktoś kiedyś zdecydował, że idziemy w ten remont i on się może udać. I prawdopodobnie się uda, tylko nie wiemy, czy my jako miasto to przeżyjemy. A jak przeżyjemy, to będzie to bardzo naprawdę bolesne dochodzenie do stanu pooperacyjnego. Chciałbym jeszcze tu dodać w tej sprawie taką, proszę Państwa, rzecz. Pierwotnie mówiło się o tym, że i tak Państwo radni wtedy decydowali, że ta inwestycja ma głęboki sens także dlatego, że będzie w większości dofinansowana ze środków unijnych. I tutaj mam, proszę Państwa, wypowiedź burmistrza poprzednika mojego z 28 października 2016 roku, kiedy to na sesji Rady Miasta burmistrz Krzysztof Świątek zapewniał, że proporcja finansowania tego przedsięwzięcia będzie wynosiła, proszę Państwa, 70 do 30. Powinien być to stosunek 70 do 30, powiedział wtedy burmistrz. To teraz, proszę Państwa, druga kartka i druga tabelka, ile faktycznie pozyskaliśmy dotacji na ten cel.
No bo jeśli byśmy pozyskali 20-25 milionów, to kwota 33 miliony nie powinna przerażać. No niestety, proszę Państwa, tu równie niefajne informacje. Kwota, łączna kwota pozyskanych dotacji 5 794 tysiące. Co oznacza udział procentowy środków unijnych 18 do 82. 18% Unia, 82% my, miasto, mieszkańcy. Ja już wielokrotnie mówiłem i nie chciałbym się powtarzać, ale muszę to powiedzieć. Cały czas idzie, proszę Państwa, przekaz do mieszkańców Kamiennej Góry, że to burmistrz Hodasewicz sobie wymyślił taką kwotę, 30 milionów. Bo ja o tej kwocie mówiłem już wcześniej. No nie wymyśliłem sobie takiej kwoty. Jeszcze poprzednik na forach internetowych stwierdza, że absolutnie to zadanie nigdy nie przekroczy 20 milionów. To całkiem niedawno napisał. No dzisiaj już wiemy, że będzie dużo, dużo więcej. Nie wiem, czy ktoś w tej sprawie powie mieszkańcom przepraszam, czy ktoś w tej sprawie powie mieszkańcom pomyliłem się. No bo jeżeli ktoś jest odpowiedzialnym samorządowcem i politykiem, to tak powinien się zachować, proszę Państwa. Ja tutaj przepraszałem na tej sali ze dwa razy za swoje pewne zachowania, które wymagały przeprosin i się wcale tego nie wstydzę. Niech teraz poprzednik, burmistrz Świątek, stanie tu i powie mieszkańcom, przepraszam Państwa, pomyliłem się i to o 300%. Ja nie sądzę, żebyśmy się, proszę Państwa, doczekali tych przeprosin. Na nas teraz spoczywa obowiązek patrzenia w przyszłość. Co można zrobić? Ktoś zapyta. Można unieważnić przetarg i rozpisać nowy. Ale nikt nie powie nam, że w następnym przetargu będzie taniej. Już przekonaliśmy się przy pierwszych postępowaniach właśnie w sprawie Centrum Kultury, że następne rozdania w przetargu były droższe. Następne oferty były wyższe. Wobec tego ryzyko, że ogłosimy nowy przetarg i uzyskamy jeszcze wyższą ofertę, no, jest wysoce prawdopodobne. Jest duże. No bo wszystkie ceny jednak nie stoją w miejscu. Za 2-3 miesiące może się okazać, że będzie to kwota jeszcze wyższa. Ale ja dzisiaj nie potrafię wziąć na siebie tej odpowiedzialności. I mówię Państwu, że zwrócę się w tej sprawie do radnych z prośbą o podjęcie uchwały czy zajęcie stanowiska w sprawie dalszego remontu naszego Centrum Kultury. Ja ciągle mówię Centrum Kultury, mając na uwadze całość, czyli i obiekt nasze Centrum Kultury, i przedszkole, i oczywiście bibliotekę. Ja sobie zdaję świadomość, że to są trzy instytucje, które tam znajdą miejsce. Natomiast w uproszczeniu mówimy cały czas o naszym drogim, bardzo drogim, proszę Państwa, Centrum Kultury. Druga rzecz, którą dzisiaj chciałem Państwu przekazać, to jest nasza oświata. To jest temat związany z naszą oświatą. Też już mówiłem, ale chciałbym Państwu przypomnieć, że subwencja na oświatę, subwencja rządowa, państwowa, nie wystarcza na funkcjonowanie naszych szkół i przedszkoli. Jak to wygląda, proszę Państwa, w liczbach? Na ten rok mamy subwencji 10 770 tysięcy, a drugie tyle, proszę Państwa, musimy dopłacić z budżetu. Drugie tyle. I teraz jesteśmy w okresie analizy arkuszy organizacyjnych szkół i zastanawiamy się nad tym, jak ograniczyć koszty funkcjonowania oświaty. I tu powiem Państwu, że możliwości mamy mocno ograniczone. No, chciałbym osobiście zaoszczędzić chociaż 500 000 na oświacie. Żeby Państwo też nie myśleli, że o, oszczędza facet na dzieciach. To nie o to chodzi, proszę Państwa. Generalnie to ja bym chciał, żeby nasza oświata wyglądała jeszcze lepiej niż wygląda teraz. Żeby była bardziej bogato wyposażona.
żeby tam było dużo więcej kółek, zainteresowań, zajęć dodatkowych, SKS-ów i wszystkich innych, tylko mówię, jakie są, proszę Państwa, realia. 11 milionów dopłacimy i do szkół, i do przedszkoli, i do świetlic w tym roku. Jak mówiłem, szukamy jeszcze sposobów, żeby obniżyć te koszty, ale jakie będą ostatecznie wyniki, no to będę wiedział na koniec miesiąca. Może się tak zdarzyć, że cięcia w budżecie dotkną niektórych nauczycieli czy personel administracyjny. No bardzo mi przykro, ale jeśli tak się stanie, to tylko dlatego, że taka jest konieczność. Nie jest to widzimisię burmistrza, ale taka jest, proszę Państwa, konieczność. Cóż jeszcze, proszę Państwa, na dzisiaj. W sprawie oświaty jeszcze. Wydarzyło się pewne nieszczęście, za które muszę przeprosić nauczycieli i pracowników administracyjnych, którzy brali udział w strajku, którym zgodziłem się na potrącenie należności za strajk wynikający z tego udziału w strajku. Zgodziłem się na potrącenie w ratach. Takie polecenie przekazane zostało panu dyrektorowi Centrum Obsługi Jednostek. Niestety, z niewyjaśnionych jeszcze dziś przyczyn, potrącenia poszły w całości. W całości. I nauczyciele niektórzy stracili ponad 1000 zł. 1500, jeśli sobie dobrze przypominam. To są duże kwoty i tak nie powinno się zdarzyć. Obiecałem to nauczycielom i jest mi bardzo przykro, że stało się zupełnie inaczej. Będę wyjaśniał tę sprawę i na pewno poinformuję, kto jest winny. Druga rzecz, która nieszczególnie wpływa na wizerunek osób odpowiedzialnych za oświatę, to jest, proszę Państwa, nabór do przedszkoli. Nabór do przedszkoli. Otrzymałem informację od pana dyrektora Centrum Obsługi Jednostek, że 100% podań zostało zaakceptowanych, zaopiniowanych pozytywnie. Mamy 100% przyjęć. Okazało się, kiedy nasza informacja na ten temat poszła w świat, ukazała się w mediach i na naszej stronie internetowej, że przyszli do ratusza rodzice, którzy twierdzą, że ich dzieci do przedszkola się nie dostało. No nie jest dużo takich osób na szczęście, jest kilka takich osób, ale fakt jest faktem. Nie wszystkie dzieci się dostały. I nie wszystkie dzieci, proszę Państwa, dostały się do żłobka. To jest temat, który ciągnie się od lat jest niezrealizowany, nie został zrealizowany za rządów mojego poprzednika. W tym roku brakuje 40 miejsc w żłobku. I powiem Państwu tak, mamy pomysł rozbudowy żłobka, naszego żłobka. Koszt około 2,5 miliona złotych. Powstałaby nadbudowa na budynku, który obecnie mamy przy ulicy Spacerowej. No, ale nie mamy na to środków. Jak nie mamy środków, szukam innego rozwiązania. Rozmawiam z inwestorem prywatnym, z przedsiębiorcą spoza Kamiennej Góry, który chce uruchomić żłobek u nas, w naszym mieście. I deklaruje, że około 35 miejsc mógłby stworzyć jeszcze w tym roku, gdy dostanie dotację. Złożył wniosek o dofinansowanie i spodziewa się rozstrzygnięcia za około miesiąca. Jeżeli to rozstrzygnięcie będzie pozytywne, będziemy mieli żłobek w Kamiennej Górze i co ciekawe, proszę Państwa, on byłby przez 2 lata bezpłatny dla rodziców. Więc to byłaby ciekawa i fajna oferta. Jestem bardzo zainteresowany tym, żeby to przedsięwzięcie doszło do skutku. No nie tylko dlatego, że podaję tu Państwu suche liczby. Za tymi liczbami kryją się matki, często samotne, które nie mogą pójść do pracy. Które nie mogą pójść do pracy i mówią, czy piszą do mnie, że takie miasto po prostu jest już rzadkością.
nie powinno się coś takiego zdarzyć i analizują możliwości wyjazdu. Nam zależy na tych ludziach. Powinni tu zostać. Powinni tu zostać, tu pracować, tu się rozwijać i u nas mieszkać. Wobec tego będę się starał zrobić wszystko, żeby jednak tę wieloletnią lukę w miejscach żłobkowych, proszę Państwa, zlikwidować. I jeszcze jeden temat na dzisiaj, który też wynika z wieloletnich zaniedbań. Z wieloletnich zaniedbań w zakresie remontów substancji mieszkaniowej. Otóż dowiedziałem się, proszę Państwa, niedawno, że być może będziemy musieli wykwaterować natychmiast 5 osób z jednego budynku, który no, praktycznie nadaje się od razu do rozbiórki. Co ciekawe, sprawdziłem dokumenty, proszę Państwa, ten budynek co roku był odbierany, były protokoły, które potwierdzały, że się nadaje do zamieszkania. Oczywiście były tam uwagi, które nanosili inspektorzy i te uwagi są tam w tych protokołach zawarte, ale mam wrażenie, że to wszystko było robione na zasadzie, żeby jeszcze trochę przeczekać. No i dzisiaj prawdopodobnie niedługo będę wiedział, bo dziś nie mogę powiedzieć na 100%, ale szybko będziemy musieli szukać mieszkań dla 5 rodzin z tego budynku. I to nie jest, proszę Państwa, jakiś odosobniony przypadek. Takich zaniedbanych budynków jest w Kamiennej Górze bardzo wiele. Bardzo wiele i dotychczasowa polityka polegała na tym, żeby remontować coś, co do remontu się zupełnie nie nadawało. Taki przykład, proszę Państwa, z ulicy Lipowej, czyli tego budynku, który się zawalił niedługo po remoncie. A remont ten został zrobiony praktycznie, mogę tak powiedzieć, na potrzeby jednej rodziny romskiej, która tam pomieszkała kilka miesięcy i którą trzeba było natychmiast po tym, jak się ta budowla zawaliła, przeprowadzać w inne miejsce. Ba! Wcześniej dla tej rodziny poprzednik zdecydował o remoncie dwóch mieszkań przy ulicy Bohaterów Getta. I teraz koszty, proszę Państwa, tych dwóch decyzji poprzednika. Lipowa ulica, łącznie z rozbiórką tego już zawalonego obiektu. 100 tysięcy złotych i proszę Państwa 120 tysięcy złotych koszt remontu tych dwóch mieszkań dla tej wieloosobowej rodziny romskiej. Nie kończy się ta story, nie kończy się, bo dowiaduje się, że już w tej chwili ta rodzina zabiega o kolejne, nowe mieszkanie. Bo tam, gdzie zaczęła mieszkać bodajże w styczniu, pojawiła się już wilgoć, pojawiły się jakieś inne niedogodności i słyszę, że miasto ma zapewnić tej rodzinie nowy lokal. Oświadczam, nie będzie już lokali przyznawanych o tak przez burmistrza. Owszem, w sytuacji takiego zagrożenia, o jakim mówiłem przed chwilą, to tak, ale musimy wypracować wreszcie jakąś politykę spójną z obiektywnymi kryteriami przydziału tych mieszkań, które mamy. Ba! Wreszcie musimy zacząć budować mieszkania, proszę Państwa. No to jest to, o co apeluję do radnych od kilku sesji. Zabierzmy się za wspólnie z TBS-em za dokończenie ulicy Broniewskiego. Spróbujmy zbudować budynek komunalny również przy ulicy Broniewskiego, na dawnej bazie spółki, na obecnej jeszcze bazie spółki mieszkaniowej. Są jeszcze inne możliwości, żebyśmy wreszcie zaczęli oferować ludziom normalne mieszkania, żebyśmy nie brnęli w nieskończoną story pod tytułem remont za remontem, remont za remontem i nigdy końca nie widać. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że wszystkich nie wysiedlimy do nowych całkiem mieszkań, ale jeśli nie zbudujemy 50-100 nowych mieszkań, nie rozwiążemy tego problemu z brakiem lokali w Kamiennej Górze, takich, które nadają się, proszę Państwa, do zamieszkania. Reasumując, ciężki okres przed nami, mimo że zbliżają się wakacje, mimo że wszyscy już zaczynają powoli właśnie myśleć o końcu roku szkolnego, o urlopach. My też myślimy tu w ratuszu o dniach Kamiennej Góry, do których się szykujemy intensywnie. To przede wszystkim, proszę Państwa, czeka nas szukanie pieniędzy
do budżetu, szukanie pieniędzy i czekają nas trudne decyzje o kontynuacji tego remontu Centrum Kultury, o którym dzisiaj najwięcej mówiłem. Ja myślę, że odpowiedzialność za dalszy, za kontynuowanie tych prac powinni wziąć na siebie wszyscy, którzy mogą o tym decydować, czyli nie tylko burmistrz, ale także Rada Miasta i jak mówiłem, zwrócę się z takim apelem do Państwa radnych. Być może będzie inna koncepcja, ale polecałbym Państwu wizytę na placu budowy i obejrzenie, jak to wygląda dzisiaj. Sami Państwo stwierdzą, że zatrzymanie tego teraz to jest po prostu już, no jest możliwe, bo wszystko jest możliwe, tylko że byłoby bardzo trudne i byłyby to poważne konsekwencje. Dziękuję i proszę Państwa o pytania. Burmistrzu, ile dobrze rozumiem, że tutaj pan projekt uchwały zmieniający budżet w ten sposób, że remont Centrum Kultury będzie sfinansowany. O tym mówimy, jeśli mówimy o tym, że to radni mają podejmować decyzję. Tak, proszę Państwa, tak to można by było w skrócie określić, tak? I tak do tej pory się działo. Za każdym razem Rada podejmowała kolejną uchwałę zmieniającą uchwałę budżetową, tak? I my tak prawdopodobnie zrobimy teraz, jeśli właśnie Państwo radni się zgodzą. To będzie rzecz jasna ich głosowanie za przyjęciem tego sposobu, o którym mówiłem. Natomiast myślę, że jeszcze wystąpię z taką uchwałą, która potwierdza chęć kontynuowania tego remontu, żeby radni jeszcze raz wyraźnie zagłosowali. Tak, chcemy kontynuacji, chcemy dokończenia i zdajemy sobie sprawę z konsekwencji tej właśnie decyzji, żeby później nikt nie miał pretensji, że o czymś nie wiedział. Stąd też dzisiejsza moja tutaj wypowiedź. Mówimy w tej chwili o drugim etapie remontu tego kompleksu za 12 bądź 13 milionów. Ten etap jest w jakiś sposób dofinansowany, czy to są całości środki miasta? To już by były, panie redaktorze, patrzę na dofinansowanie. W tym etapie dostalibyśmy jeszcze 1 700 000, ale uwaga, to jest zawarte już w tej kwocie, o której wspomniałem, w tych 5 700 000. To już jest uwzględnione. Przy tych dodatkach jest jakiś termin realizacji, bo kiedy musimy... Tak, już odpowiadam. Do 30 czerwca przyszłego roku. Do 30 czerwca przyszłego roku i wtedy właśnie mielibyśmy, proszę Państwa, przeprowadzkę tych instytucji, o których mówiłem. Ale tu jeszcze jedna bardzo ważna uwaga. Bo jeszcze, proszę Państwa, wyposażenie. No właśnie to jest kolejne moje pytanie. To jest koniec budowlanki, wszelkich prac instalacyjnych, wszystkiego tego, co może doprowadzić do przeprowadzki, do wprowadzenia się tych instytucji. Ale żeby one się wprowadziły, proszę Państwa, musimy mieć jeszcze wyposażenie. Dzisiaj nikt tego dokładnie nie oszacował. Ja powiem, że szacuję to na około 4 do 5 milionów złotych. Koszt wyposażenia. Skąd taka kalkulacja? Stąd, że sama kuchnia do przedszkola może kosztować około 800 tysięcy. Takie kwoty, a dokładniej nawet więcej, 1 000 000 złotych, dostałem od przedstawicieli firmy SOP, z którą chcieliśmy budować wspólnie przedszkole. I tam jedną z większych pozycji kosztowych była kuchnia za 1 000 000 złotych. Zgodnie z dzisiejszymi wymogami sanepidu, innymi przepisami, takie, proszę Państwa, koszty byłyby urządzenia tej kuchni. Licząc pozostałe instytucje, no wszystkie niezbędne rzeczy, myślę, że jeśli zamknęlibyśmy się kwotą 5 milionów złotych, to byłoby naprawdę fantastycznie. Wtedy całość tego remontu zamknie nam się kwotą 33 plus 5, 38, no około 40 milionów złotych. Mogę śmiało powiedzieć, że będzie to najdroższy dom kultury w promieniu 4 powiatów. A być może nawet Dolnego Śląska. Panie burmistrzu, pytanie dotyczące infrastruktury miejskiej. Część mieszkań komunalnych, które dzisiaj są dzierżawione najemcom. Podczas jednej sesji mówił pan o bardzo dużym zadłużeniu tych najemców wobec Urzędu Miasta czy spółki, która zarządza tymi nieruchomościami. Udaje się te należności ciągać? Pytam dlatego, że bardzo często to jest tak, że
no, wspólnoty chciałyby realizować jakieś inwestycje, ale te milionowe zadłużenia no, nie pozwalają na to. Proszę Państwa, gdy chodzi o zadłużenie mieszkańców wobec spółki, o tym Pan mówi, Panie redaktorze, no to to jest bardzo ciekawa sprawa. Ale ja nie potrafię Panu na nią dzisiaj odpowiedzieć. A wie Pan dlaczego? Dlatego, że trwa sprawdzanie kont różnych naszych dłużników i okazuje się, że są istotne różnice w tym, co w księgowości ma spółka, a co mają na przykład niektórzy dłużnicy. I trwa sprawdzanie, jakie to są kwoty, jakie należności, dzisiaj trudno powiedzieć, mówi się o kwocie około 2,5 miliona złotych, ale jak naprawdę wygląda, będzie wyglądała ta kwota ostatecznie, nie powiem. Natomiast mogę powiedzieć Państwu, że część tych należności się już przedawniła. Część tych należności się już przedawniła i to jest niedopatrzenie poprzedniego prezesa, który do tej sytuacji doprowadził. No i czekam na raport, ile tych przedawnionych należności, na jaką kwotę mamy. No ale jeśli się przedawniły, no to sami Państwo rozumieją, że już ich nie odzyskamy. Wczoraj słyszałem, że jest to około 50 takich przypadków, ale zastrzegam. Cały czas czekam na raport końcowy, ile to będzie dokładnie. Panie Burmistrzu, kilka dni temu ruszyła druga linia miejska. Jakie jest obłożenie, jeżeli chodzi o tę drugą linię? Czasem jedzie 20 osób dziennie, czasem ponad 20, jednego dnia było chyba 14 osób, jeśli sobie dobrze przypominam. No nie jest to tak, że ten autobus wozi tylko powietrze. Na pewno mieszkańcy korzystają, ale nie jest też tak, że jest tak obłożona jak ta nasza główna linia, gdzie czasem jest po prostu za mało miejsca. Niebawem będziemy, nie wiem czy w czwartek czy w piątek będziemy pokazywali Państwu nowy autobus, większy, bardziej przestronny, który będzie właśnie kursował na tej naszej głównej linii. Także linia, komunikacja nam się rozwija, a myślę, że za około miesiąca czasu pokażemy koncepcję w ogóle rozwoju komunikacji miejskiej i przyjęcia planu tejże komunikacji. Nad tym pracuje pewna firma konsultingowa i ona przekaże nam takie plany. Państwo radni zdecydują, w którą stronę pójdziemy. Ja powiem Państwu, że taka najbardziej kosztowna, jeden z najbardziej kosztowny wariant zakłada, że mielibyśmy w mieście cztery linie, no ale to byłby koszt ponad 600 tysięcy złotych rocznie. Wobec tego na pewno tego wariantu ani ja, ani radni nie zaakceptują. Natomiast jak to będzie dokładnie wyglądało, do tematu wrócimy. Ważne, że mieszkańcy Antonówki dostali możliwość połączenia się z miastem, załatwienia swoich spraw i nie czują się wykluczeni, bo takie właśnie słyszałem komentarze, że ktoś, ja czy ktoś, kto decydował o tym, czyli w tym wypadku burmistrz najbardziej, że wykluczył mieszkańców Antonówki z tego właśnie udziału w tej komunikacji. Jakie są wyniki audytu finansowego organizacyjnego? Audyt organizacyjny, proszę Państwa, trafił do mnie. Zwróciłem się do firmy, która go robiła, wysłałem swoje uwagi i prośbę o uzupełnienie. Czekam na odpowiedź. Co do niektórych elementów wiem, że firma nie będzie chciała ich zrealizować, twierdząc, że wychodzą poza zakres umowy, ale niektóre pewnie zostaną poprawione i jak już będzie gotowy, to wtedy będziemy rozmawiać. Natomiast audyt finansowy, umowa została przedłużona do 30 maja, czyli do końca tego miesiąca. Ale 30 maja to nie ma, czyli czy... Proszę. 30 maja. Tak? Jesteśmy jeszcze w maju? Okej. Okay. Dobra. Panie burmistrzu, czy Pan myśli dzisiaj o tym, by wyciągnąć konsekwencje wobec Pana poprzedników, jeżeli chodzi o sytuację z Centrum Kultury? Czy ta inwestycja i jej niedoszacowanie wynikało z, jak Pan dzisiaj uważa, zamierzonych błędów? Państwo poprzednicy wiedzieli, co robią, wiedzieli, jak to wygląda, czy to były kwestie niezamierzone? Jakie są Państwa?
No nie, absolutnie nie mogę tak powiedzieć, że ktoś zrobił to w sposób zamierzony. Natomiast no, uważam, że to jest jakaś tragiczna pomyłka, tak mocno się pomylić. Ja rozumiem, że każdy może się pomylić, ale to jest... No, nie powinno się to wydarzyć. Natomiast, pani redaktor, rozważam doniesienie do zawiadomienia organów ścigania w sprawie nadpłaty dla pierwszego wykonawcy. Tutaj, proszę państwa, podam państwu, że pierwszy wykonawca według naszej oceny zanim zszedł z budowy, proszę państwa, zafakturował o 3 300 000 za dużo w stosunku do tego, co wykonał. 3 323 zł i taka jest kwota naszego roszczenia do tej firmy, konkretnie do tego konsorcjum, które wykonywało które weszło pierwsze na tę budowę. Do tego dochodzi kwota 1,5 mln zł kary umownej za zerwanie umowy z winy wykonawcy, tak to jest przez nas interpretowane. Czyli walczymy w sądzie o 5 mln zł. Pierwsza rozprawa odbyła się w kwietniu w sądzie gospodarczym w Legnicy i następne są na czerwiec. Jaki będzie finał, proszę państwa, nikt nie powie. No, sąd zdecyduje o tym, kto ma rację, bo oczywiście firma się broni. Mówi, że wszystko stało się zgodnie z prawem i zgodnie z zapisami umowy. Wobec tego ja dzisiaj mogę państwu powiedzieć, że jestem skłonny zawiadomić organy ścigania konkretnie w tej sprawie, żeby wyjaśniły, czy tutaj nie doszło do jakiegoś przekroczenia prawa. Ale kto miałby to zrobić, w sensie być odpowiedzialnym za to przekroczenie, jeśli prokurator uzna, że jest w tym jakiś motyw do przekazania sprawy do sądu, ewentualnie do podjęcia działań, no to ja tego państwu nie powiem. Ja chcę taki wniosek złożyć, takie zawiadomienie złożyć, no i później będziemy czekać na ustalenia odpowiednich organów. Podczas ostatniej sesji była wola radnych, żeby pomóc szpitalowi. Czy coś się zmieniło? Czy może spotkaliście się, wymyśliliście, w jaki sposób pomóc szpitalowi? Proszę państwa, zanim odpowiem na to pytanie, to powiem taką historię. Słyszałem od znajomej, że jej babcia czy koleżanka babci, która mieszka co prawda w Bolkowie, ale przyjeżdża do nas, tu do naszego szpitala na badania, czasem zostaje na jakimś leczeniu. Jak się dowiedziała, że być może szpital zostanie zamknięty, to 2 tygodnie prawie nie spała. Mieszkańcy Kamiennej Góry, mieszkańcy regionu, no przejęli się bardzo tą informacją. Przejęli się tak, bo myślą, że już za chwilę szpital może zostać zamknięty. Szczególnie właśnie starsi mieszkańcy. Więc no, my robimy wszystko, żeby ta groźba nie stała się faktem, tak? Żeby to zagrożenie zlikwidować. Ale tak jak mówiłem na sesji powiatu, no zarobki w tej chwili lekarzy są tak wielkie, że ja nie wiem, czy my jesteśmy w stanie konkurować o lekarzy wysokością zarobków. Stąd zgłaszałem pomysł na przykład mieszkania dla lekarzy, szczególnie młodych. Stąd zgłaszałem pomysł podpisywania kontraktów, stypendiów. Fundowania stypendiów ludziom, którzy wybierają się na studia medyczne z koniecznością odpracowania później określonej liczby lat w naszej placówce. No jedne działania są krótkofalowe, drugie to o stypendiach, to są długofalowe, to się szybko nie stanie, ale gdybyśmy kiedyś podjęli taki trud, to dzisiaj mielibyśmy, sądzę, zupełnie inną sytuację. Nie wszyscy lekarze chcą mieszkać w Warszawie i we Wrocławiu. To na pewno nie jest prawda, że wszyscy muszą tam mieszkać i że wszyscy chcą. Tylko musimy teraz starać się ich przyciągnąć do Kamiennej Góry. To jest głównie zadanie powiatu. My będziemy oczywiście pomagać w miarę naszych możliwości. Jak trzeba będzie nawet, mimo naszej trudnej sytuacji, dołożyć jakieś pieniądze,
do szpitala, to ja deklaruję, że będziemy takich szukać, bo jest to rzecz absolutnie niezbędna dla funkcjonowania miasta i powiatu. Likwidacja szpitala powiatowego oznacza w konsekwencji likwidację powiatu. I to sobie trzeba jasno powiedzieć. A tu już nie chodzi o likwidację struktury typu powiat, starostwo, że urzędnicy nie będą mieli pracy. Tu chodzi o to, że stracimy rangę miasta, w którym jest i szpital, i sąd, i prokuratura, i ZUS, i takie instytucje, które mamy tu na miejscu. Dzisiaj tego jeszcze pewnie nie doceniamy, ale gdyby nam ktoś dziś zabrał szpital, to proszę Państwa, dziś czekamy godzinę na izbie przyjęć, czasem wieczorem, a na SOR-ze we Wrocławiu czekałem z córką godzin 10. Tak, takie są realia. Tak to wygląda w dużych miastach. Więc róbmy wszystko, wszyscy razem, żebyśmy nasz szpital uratowali. W ubiegłym tygodniu dzwoniłem do pana burmistrza, pojawiły się takie plotki o odwołaniu dyrektora Centrum Kultury. Czy pan burmistrz potwierdza? Panie redaktorze, tak jak powiedziałem, dajmy panu dyrektorowi pracować. Dajmy pracować. Ja nie wiem, kto rozsiewa te plotki i po co, i w jakim celu. No, już mówiłem, będą informacje dotyczące sytuacji kadrowej, jak nie w maju, to w czerwcu, ale ktoś wydzwania, czy ten dyrektor jest zwolniony, czy tamten prezes jest odwołany, czy pani Ksińska już jest nowym prezesem, czy może pan Kowalski. No, nie ma takich decyzji w tej chwili. Słucham Państwa. Są jeszcze pytania? Teraz, mówimy o tym w personalnych sprawach, to poprzednio podczas takiej naszej rozmowy mówił Pan burmistrz, że te decyzje będą w kwietniu. Czyli rozumiem, że przesunęły się w czasie na maj. No między innymi z tego powodu, panie redaktorze, tego audytu organizacyjnego, tak? No chciałbym, żeby mi tam fachowcy jeszcze parę rzeczy podpowiedzieli. Jeżeli nie podpowiedzą, będę bazował na tym, co już mam. Mam już też swój ogląd sytuacji tutaj po prawie pół roku funkcjonowania w urzędzie. Także wiem, jak mniej więcej wiem, jak będzie wyglądała nowa struktura urzędu, bo taka struktura będzie. Od czerwca, no mówię, najpóźniej od lipca. Także chciałbym półrocze zakończyć tymi zmianami, z tymi zmianami organizacyjnymi. Czy to oznacza zwalnianie, czy zatrudnianie? To oznacza, że będą zmiany kompetencji, będą roszady w wydziałach, będą łączenia albo rozdzielenia wydziałów, niektóre ulegną likwidacji.